Więc ten populizm właśnie w tym wydaniu no, amerykańskim, w tym latynoamerykańskim, gdzie on jest postrzegany właśnie jako takie zjawisko bardziej pozytywne. Natomiast no, w przypadku tego naszego europejskiego spojrzenia, populizm jest postrzegany no, w dużej mierze jako pewien instrument uprawiania polityki. Niestety można powiedzieć o Polsce, że my mamy takie dosyć długie tradycje właśnie no, w pewien sposób kompromitowania instytucji referendum i tej instytucji demokracji bezpośredniej. W demokracji można powiedzieć, jesteśmy my i wy, a w populizmie jesteśmy, to już nie są wy, to są oni, prawda? I właśnie to takie bardzo ostre dzielenie. Demokracja jako narzędzie populistów. To temat dzisiejszej rozmowy z profesor Joanną Dzwończyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło Panią gościć na kanale lub bezpośrednio. Już temat demokracji bezpośredniej się pojawiał na kanale. Populizm gdzieś tam przemykał i dlatego właśnie stwierdziłam, że skorzystam z wiedzy ekspertki, żeby się dopytać, jak wygląda ta kwestia. Więc stąd też moje te pierwsze pytanie. Czy w ogóle populizm i demokracja mają coś ze sobą wspólnego, czy te zjawiska są przeciwstawne? Nie no, mają ze sobą coś wspólnego jak najbardziej, możemy nawet powiedzieć, odwołując się, no jak to w naszej cywilizacji bywa do czasów antycznych, że właśnie z jednej strony demos, czyli lud, demokracja, prawda, w starożytnych Atenach, z drugiej strony populus w antycznym Rzymie, prawda? I można by powiedzieć, że tutaj no, ten rdzeń, ten lud jest wspólny, ale w antycznej Grecji i w antycznym Rzymie podejście do tego ludu było nieco inne. W przypadku antycznej Grecji właśnie ta władza ludu, można powiedzieć, że była bezpośrednio przez lud sprawowana, prawda? Zbierali się tam na agorze, oczywiście ci, którzy do ludu należeli, to już tutaj nie będę wchodziła w to, jakiego typu to była demokracja, bo o takim bardziej elitarnym charakterze, ale sami podejmowali decyzje. Natomiast w przypadku antycznego Rzymu, to zresztą oni są często uważani za pierwszych populistów, istniało stronnictwo popularów, no takim chyba jednym z najbardziej znanych przedstawicieli był Juliusz Cezar. No i właśnie owi popularzy, obiecując różne rzeczy, między innymi chleb i igrzyska ludowi, dążyli do objęcia władzy. Więc można by powiedzieć, że no i w jednym i w drugim przypadku ten lud był niezwykle istotny. Natomiast no, trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że to podejście rzymskie było takie, można powiedzieć, bardziej instrumentalne. Tutaj chodziło właśnie popularom o to, żeby dzięki ludowi dojść do władzy. No i potem reprezentując go, ale też i cały czas zapewniając sobie jego poparcie u władzy się utrzymać, podczas kiedy no, przez tych w sumie niewiele lat, bo to był raptem 80-letni chyba epizod w antycznych Atenach, no, lud sam podejmował decyzje. I jeszcze jedna tutaj uwaga dotycząca też relacji pomiędzy demokracją a populizmem, dotycząca tego, że my patrzymy na populizm z tej naszej europejskiej, zachodniej perspektywy, a on jednak nieco inny wydźwięk i inaczej, właśnie jako bardziej powiązany z demokracją, jest postrzegany w przypadku, no zwłaszcza Ameryki Łacińskiej. Tam populizm, podobnie zresztą jak i w Stanach Zjednoczonych, ma jednak taką trochę bardziej pozytywną konotację. W naszej części Europy on jest raczej dość negatywnie postrzegany. To bardzo ciekawe, właśnie te wszystkie kwestie terminologiczne, definicyjne, bo i demokracja, i populizm to bardzo szerokie pojęcia. One są obecne, powszechne w dyskursie, w debacie publicznej. Ze względu na to mogą być czasami nadużywane, bądź używane w taki sposób, że nie zawsze użytkownicy języka mają na myśli to samo. Więc jakby pani mogła powiedzieć, w jakim jakby rozumieniu my tutaj będziemy się poruszać w czasie rozmowy, jeśli chodzi o sam populizm i demokrację, jak na populizm, jak na demokrację patrzy się w Europie?
W przypadku właśnie, tak jak zwróciłam uwagę, są te dwie tradycje pojmowania populizmu, a więc ten populizm właśnie w tym wydaniu no, amerykańskim, w tym latynoamerykańskim, gdzie on jest postrzegany właśnie jako takie zjawisko bardziej pozytywne. Natomiast no, w przypadku tego naszego europejskiego spojrzenia populizm jest postrzegany no, w dużej mierze jako pewien instrument uprawiania polityki. Populizm jest w dużej mierze właśnie postrzegany jako taka sztuka uwodzenia ludu, uwodzenia społeczeństwa, no w celu osiągnięcia jakichś określonych korzyści. Najczęściej chodzi tutaj oczywiście o wygrane wybory. Jeżeli też chodzi, tutaj też należy zwrócić uwagę na to, że no w Europie demokracja dzisiaj rozumiana jest przede wszystkim zgodnie z zasadami demokracji liberalnej. I tu jest ten taki dość istotny spór pomiędzy populizmem, również właśnie ta kwestia demokracji bezpośredniej tutaj na pewno się będzie w jakiejś mierze z tym wiązała, ponieważ w przypadku właśnie naszego świata, naszej cywilizacji europejskiej zwracamy uwagę na to, że demokracja oznacza rządy ludu, ale nie oznacza dosłownie rządów większości. To znaczy chodzi tutaj właśnie o ochronę praw mniejszości. W tej chwili z jednej strony demokracja to są niezbywalne prawa przysługujące każdej jednostki. To się zmieniło, prawda, po rewolucji francuskiej, kiedy właśnie ta demokracja miała taki charakter elitarny, prawda? Choćby w Polsce myśmy się szczycili demokracją szlachecką, ale to panowie szlachta byli tym ludem, który na przykład wybierał króla. No, reszta społeczeństwa nie miała wiele do powiedzenia. Natomiast właśnie jeśli chodzi o ten okres od schyłku XVIII wieku, od rewolucji francuskiej, no to tutaj nastąpiło to przejście w kierunku właśnie tego upowszechnienia demokracji w tym sensie, że są to niezbywalne prawa przysługujące wszystkim jednostkom. Oczywiście to też trwało, no bo wiadomo jak było z kwestiami, nie wiem, praw wyborczych dla kobiet i tak dalej. No już nie będę wspominała o Stanach Zjednoczonych, kwestiach związanych z czarnoskórą ludnością, to już tutaj w to nie będę wchodzić, ale generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że w tej chwili demokracja oznacza rządy większości przy poszanowaniu praw mniejszości. To jest tutaj bardzo istotne, że zakłada się, że owszem, większość ma rację, ale nie może no, w jakiś sposób krzywdzić mniejszości. Mało tego, demoliberalizm, demokracja liberalna zakłada nawet często pewnego rodzaju preferencje dla mniejszości, prawda? No choćby w naszym ustawodawstwie mamy na przykład, jeżeli chodzi o prawo wyborcze, niedawno były wybory, no to właśnie jest ta sytuacja, że mamy do czynienia z tym, że komitety wyborcze są zobowiązane w przypadku partii politycznych do przekroczenia 5-procentowego progu wejścia do Sejmu, w przypadku koalicji 8-procentowego progu, natomiast mniejszości narodowe i etniczne są z tego obowiązku zwolnione, prawda? I tutaj właśnie no, różnego rodzaju też i rozwiązania w wielu państwach dotyczące mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, to, że te pewne takie właśnie wręcz czasami preferencje są dla mniejszości stwarzane, jest właśnie wyrazem tej demokracji liberalnej. No i my demokrację rozumiemy właśnie w taki sposób zgodny z zasadami właśnie tego uszanowania woli większości, ale przy równoczesnym zabezpieczeniu praw mniejszości, no z czym wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Natomiast właśnie w przypadku populizmu no problem jest taki, że on często no właśnie tą mniejszością się nie przejmuje i to jest trochę takie podejście, kto nie z nami przeciwko nam, kto jest w tej większości, ten ma rację. I tutaj właśnie następuje często to zderzenie no właśnie tej współcześnie rozumianej demokracji liberalnej z populizmem. To jest właśnie tutaj ten taki no istotny konflikt. I tak jak mówię, w przypadku no właśnie świata zachodniego, ale właśnie tutaj w Europie, populizm jest no w dużej mierze postrzegany jednak jako pewnego rodzaju no pewna strategia polityczna, prawda? Populizm nie jest rozumiany jako ideologia. Gdybyśmy tam chcieli rozważać takie kwestie czysto teoretyczne, to można by się odwołać do tego, co
pojawia się między innymi tam w pracach Casamudę, że to jest tak zwana ideologia o cienkim rdzeniu, ale to, że mamy populizm lewicowy, prawicowy na przykład, prawda, to świadczy o tym, że właśnie no, populizm nie jest taką ideologią, ma pewne takie jak gdyby no, podstawy, które się pojawiają, ale one nie można ich jednoznacznie definiować pod kątem ideologicznym, prawda? Stąd właśnie ten możliwy jest i taki populizm prawicowy, skrajnie prawicowy, ale też i populizm lewicowy, no na przykład hiszpański Podemos, w Polsce również prace, które wskazują na przykład na populistyczny charakter partii Razem, tutaj właśnie i to potwierdza to, że populizm no nie jest taką klasyczną ideologią, prawda? I on tutaj w tej naszej części świata jest w dużej mierze pojmowany właśnie jako pewnego rodzaju strategia postępowania wobec wyborców, wobec społeczeństwa. Mm-hmm. Natomiast no to, na co coraz częściej się zwraca uwagę, ja też no w tej chwili mam już w opracowaniu redakcyjnym, jest książka, którą napisałam właśnie o tych dwóch dekadach polskiego populizmu i zwracam uwagę na to, że coraz częściej mamy do czynienia jak gdyby z przechodzeniem populizmu z poziomu polityków na poziom wyborców, czyli mamy nie tylko populizm polityków, ale mamy też populizm wyborców i pracę, nie wiem, Krzysztofa Jasieckiego, Urszuli Jakubowskiej, ale w dużej mierze Sławomira Sierakowskiego i Przemysława Sadury, one wyraźnie na ten populizm, zwłaszcza ta ostatnia książka Społeczeństwo populizmu, populistów, ona właśnie wyraźnie pokazuje, że ten populizm no to jest coś, co nie tylko dotyczy polityków, którzy chętnie z niego korzystają, ale dotyczy również społeczeństwa, oczywiście na poziomie postaw przede wszystkim. Dużo tutaj informacji. Myślę, że też krążymy bardzo wokół właśnie czy to pojęcia społeczeństwa, czy obywateli, zwłaszcza w tym kontekście polskim, bo też mówimy głównie o polskim podwórku. Wiemy, że jeśli chodzi o demokrację, to bardzo istotne jest właśnie lud, jest społeczeństwo i w takiej swojej idei demokracja dąży do upodmiotowienia członków społeczeństwa. Jak to wygląda w przypadku populizmu? Czy społeczeństwo jest po prostu takim narzędziem, by wykorzystywać swoje cele i populiści dążą do uprzedmiotowienia obywateli, czy jednak tutaj w ramię z demokracją dążą do upodmiotowienia? No tu jest taki swego rodzaju paradoks, bo sami populiści często no, głoszą i rzeczywiście jak się ich słucha, to można odnieść wrażenie, że oni dążą do upodmiotowienia obywateli, prawda? Oni sami często kreują się na wyrazicieli woli ludu, pokazują, że oni sami no, z tym ludem mają bardzo wiele wspólnego, że są prawda, no, jednymi z nas, czyli właśnie tymi no, zwykłymi, szarymi ludźmi takimi, prawda? Przeciwstawiają się bardzo mocno elitom, tym samym no, lokują się po stronie ludu, no, ponieważ wywodzą się z ludu, no to wiedzą, jakie są potrzeby ludu, jakie są jego interesy, jaka jest jego wola. No i może się właśnie wydawać, że rzeczywiście te interesy ludu reprezentują. Natomiast no, potem właśnie pojawia się ten problem, że oni często po to, żeby no, ten swój cel osiągnąć, żeby dojść do władzy, żeby się u władzy utrzymać, no to oni często tworzą no, pewnego rodzaju zapotrzebowanie na określone poglądy, na określone interesy, na określone podejście, które pozwoli im przedstawić ich własne pomysły jako te, które reprezentują lud, prawda? Czyli właśnie tutaj często takim no, instrumentem, który bardzo często chętnie stosowany jest przez populistów no i który no, niestety można powiedzieć z tego punktu widzenia się bardzo często sprawdza, no to jest dychotomizacja, polaryzacja, prawda? Czyli właśnie to zestawianie my-oni. I to już nie chodzi tylko o to właśnie, że my lud, oni elita, ale też i dzielenie społeczeństwa, wprowadzanie tego podziału właśnie na poziomie społeczeństwa. I populiści często właśnie też no, podają takie bardzo, definiują z jednej strony problemy, prawda, no, które na pewno w jakiejś mierze są osadzone w rzeczywistości, prawda? I tutaj na przykład właśnie znów odnosząc się do polskiego podwórka, no to te 8 lat od 2015 roku, tutaj to między innymi profesor Maciej Gdula bardzo ładnie pokazał w tej swojej książce Nowy autorytaryzm, tę rewolucję godnościową taką, prawda? I rzeczywiście
wyrażanie interesów i właśnie tego dążenia do podmiotowości części społeczeństwa, które w wyniku transformacji było poszkodowane, no, ta diagnoza była jak najbardziej trafna, prawda? Natomiast do tego potem doszło no, takie, a nie inne proponowanie rozwiązania tej sytuacji poprzez właśnie na przykład to bardzo daleko idące dzielenie, poprzez no, często kreowanie wroga, to jest też takie charakterystyczne dla populistów, prawda, że oni, no właśnie, to już nie jest tylko my, to właśnie w demokracji można powiedzieć, jesteśmy my i wy, a w populizmie jesteśmy, to już nie są wy, to są oni, prawda? I właśnie to takie bardzo ostre dzielenie w połączeniu właśnie też z przedstawianiem takich prostych recept, że jeżeli my onych od władzy odsuniemy, no to wtedy będzie tak jak powinno być, prawda? To się często właśnie też wiąże i ze stworzeniem takiego poczucia zagrożenia. Często tutaj pojawia się takie nawiązywanie do różnego rodzaju teorii spiskowych, wskazywanie właśnie tego kreowanie wroga, ale też i koncepcje spiskowe tutaj odgrywają bardzo dużą rolę, prawda? I to jest coś, co właśnie no takie często wmawianie ludziom, prawda, to pojawia się czasami takie pojęcie syndrom oblężonej twierdzy i tak dalej. To są właśnie te pojęcia, które pokazują, że no populiści właśnie często no, pod bardzo szczytnymi hasłami właśnie tego często upodmiotowienia jednak traktują tenże lud przedmiotowo, no tak mówiąc wprost, wmawiając mu różnego rodzaju rzeczy, dzięki którym no właśnie są w stanie osiągnąć sukces polityczny, sukces wyborczy. Poza takim razie tworzeniem podziałów polaryzujących, graniem na obcości, tworzeniem właśnie tego podziału my-oni, w jaki sposób populizm wpływa na władzę? Czy ta władza wtedy jest w stanie rządzić w duchu demokracji liberalnej, czy staje się autokratyczna? Nie no, właśnie tutaj można powiedzieć, że jak gdyby poprzez właśnie no to takie wykorzystywanie tej demagogii, manipulacji, tego właśnie kreowania wroga i właśnie tych teorii spiskowych, no i właśnie to oparcie się niejako na polaryzacji wręcz i jej utrzymywanie, prawda, bo to często jest na tej zasadzie, że no jak się nie uda, czy jak jakiś temat wygaśnie, no to trzeba szukać szybko tych źródeł podziału w innych obszarach i to powoduje to, że ta władza no właśnie nie jest w stanie w duchu demoliberalizmu się sprawdzać i ona idzie no, prędzej czy później jednak idzie właśnie w kierunku władzy autorytarnej, autokratycznej. No, problem też polega właśnie na tym, że no, często jest w stanie pewne części społeczeństwa na tyle daleko do tych swoich racji przekonać, że no, część społeczeństwa gdyby traci na pewnego rodzaju krytycyzm, prawda? I uważa, że jeżeli właśnie idzie w kierunku tej demokracji większościowej, że skoro no, my zostaliśmy teraz dowartościowani tym, że nasi przedstawiciele rządzą, no to my mamy prawo do swoistego rodzaju rewanżu, prawda? Nam się to należy i teraz no, my będziemy właśnie tutaj wspierać tych rządzących i nawet jeżeli oni tam popełniają jakieś grzechy, no bo też trudno domniemywać, że ich się nie widzi, ale jeżeli oni nawet no, te błędy popełniają, no to niejako popełniają je realizując nasze interesy i w sumie dla naszego dobra, w związku z czym no, my nie będziemy do tej władzy krytycznie nastawieni, no a taki brak krytycyzmu i właśnie takie no, daleko idące właśnie zapatrzenie, prawda, no, można powiedzieć, że często ci przywódcy populistyczni są w stanie no, w jakiejś mierze uwieść właśnie te masy, a przynajmniej część społeczeństwa, no to właśnie prowadzi do tego zaniku krytycyzmu i prowadzi do tego, że ta władza no właśnie no, nie postępuje zgodnie z regułami demokracji, tylko no, jest skupiona przede wszystkim na sobie, na utrzymaniu swojej pozycji, na dodatek najczęściej w takim no przekonaniu, że to, co robi, to jest dobre, bo robi to dla tej większości w ich mniemaniu, prawda? No często właśnie jeszcze, jeżeli na to wskazują sondaże, że zwolenników na przykład
w taki sposób rządzących jest więcej, no to czują się już w tym momencie absolutnie usprawiedliwieni. No i to zmierza nieuchronnie w kierunku właśnie takich rządów no, autokratycznych, prawda? I dalekich od zasad demokracji, no zwłaszcza właśnie demokracji liberalnej. Czy te mechanizmy możemy też obserwować w Polsce, chociażby na przykładzie referendum z 15 października? Z jednej strony samo referendum jest bardzo bliskie ideałowi demokracji bezpośredniej, ale z drugiej strony wiemy, jak wyglądała sytuacja z tym referendum, jakie były opinie. Czy w takim razie ono zostało wykorzystane w populistycznych celach i czy możemy też o tym mówić, że to referendum w takim razie było w jakiś sposób zagrożeniem? No, niestety można powiedzieć o Polsce, że my mamy takie dosyć długie tradycje właśnie no, w pewien sposób kompromitowania instytucji referendum i tej instytucji demokracji bezpośredniej, prawda? Mm-hmm. Bo tak jak pani tutaj słusznie zauważyła, to jest rzeczywiście no, taki jak gdyby w pierwszym odruchu instrument kojarzony z demokracją tak. bezpośrednią, prawda? I tutaj no, problem właśnie na tym polega, że no, niestety w Polsce mamy takie tendencje do tego, żeby no, właśnie dla takich znów no, takiej brzydko mówiąc bieżączki politycznej, dla doraźnych interesów politycznych, wyborczych, żeby referendum wykorzystywać. To referendum oczywiście z tymi pytaniami sugerującymi, ja już pomijam te kwestie formalne, bo tam tak naprawdę to tutaj też można by się czepiać tych pytań pod kątem no właśnie tym, że one no właściwie nie miały takiego charakteru rozstrzygającego, prawda, bo tam można by, to zresztą było przez wielu badaczy podnoszone, no ale to nie jest pierwszy, to można powiedzieć, to była powtórka, w cudzysłowie powtórka z rozrywki z 2015 roku, kiedy prezydent Komorowski rzutem na taśmę, prawda, rozpisał to referendum dotyczące między innymi wprowadzenia JOW-ów, które to referendum no w ogóle było niezgodne z polską konstytucją, bo dotyczyłoby kwestii zmiany ordynacji wyborczej, która jest zapisana w konstytucji. No a i tutaj takiej przeprowadzenia tego w drodze referendum nie ma, zwłaszcza w zestawieniu jeszcze z kilkoma innymi pytaniami, które tam były, a które też no, biorąc pod uwagę to, że już część z nich była jak gdyby rozwiązana drogą ustawową, to w ogóle to nie miało sensu. To referendum właśnie no, ostatnie, no też to miało być taki, tutaj no, często zwracano uwagę na to, że no, ono z jednej strony miało no, sprzyjać podziałom, ale też tutaj w dużej mierze chodziło o po prostu kwestie formalne związane z finansowaniem kampanii wyborczych, prawda, bo o ile kampania parlamentarna no, jest ściśle obwarowana różnego rodzaju limitami, tak w przypadku kampanii referendalnej tutaj takich obostrzeń nie ma. No i tutaj pojawia się problem, bo o ile na przykład w Szwajcarii mamy do czynienia też z tą instytucją, prawda, żartobliwie się czasami mówi, że jak Szwajcara nie ma w domu, to albo jest psem, albo głosuje w referendum, ale właśnie tutaj no, mamy do czynienia z tym, że tamte referenda są organizowane i one są no właśnie często no, z naszego punktu widzenia może się wydawać, że wyniki są zaskakujące, prawda? W 2016 roku na przykład w Szwajcarii odbyło się referendum dotyczące dochodu gwarantowanego i zdecydowana większość Szwajcarów opowiedziała się przeciwko temu, prawda? No co z naszego punktu widzenia wydaje się czymś irracjonalnym, bo skoro zapytano o to, czy za nic, po prostu po przekroczeniu pewnego wieku, no każdy miałby otrzymywać pieniądze, tak jak mówię, no za nic, po prostu za sam fakt bycia obywatelem danego państwa, no które stać na to, żeby taki prezent zrobić swoim mieszkańcom, to dlaczego nie, prawda? Natomiast no właśnie Szwajcarzy zachowali się bardzo odpowiedzialnie, racjonalnie i w referendum się przeciwko temu wypowiedzieli, prawda? Ale ja myślę, że to jest też kwestia edukacji społeczeństwa. U nas niestety to podejście do instytucji referendum jest no bardzo, bardzo niedobre. W dużej mierze można powiedzieć, że ta instytucja została no właśnie w jakiś sposób zepsuta, czy właśnie skompromitowana przez polityków, prawda? I to nie tylko chodzi mi tutaj o same referenda, które się odbyły, ale też no, często mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, że bo istnieje zgodnie z polskim ustawodawstwem coś takiego jak obywatelska inicjatywa referendalna. Trzeba zebrać 500 tysięcy podpisów, żeby był wniosek do Sejmu
mu, prawda, przedstawiony, że obywatele domagają się referendum w danej sprawie. No problem polega na tym, że nawet jak się te 500 tysięcy, czy nawet dużo więcej tych podpisów zbierze, to i tak ostatecznie Sejm decyduje o tym, tak, czy to referendum będzie, czy nie. I no, sporo takich przykładów było, że no właśnie te głosy poszły na marne. Pomijając już też i to, że zdarzały się takie sytuacje, jak z tą słynną inicjatywą 4 razy, tak, że tam no też jak gdyby od początku zainicjowano proces zbierania podpisów pod referendum, które no znów miałoby być niekonstytucyjne, bo znów tam chodziło o wprowadzenie zmian w ordynacji, o wprowadzenie zmian dotyczących sposobu funkcjonowania Sejmu i Senatu. No i to też no, można powiedzieć, z całą premedytacją to politycy robili, podkreślając jeszcze obywatelski charakter tej inicjatywy, prawda? Więc to jest właśnie kolejny dowód na to, że no niestety, ale no właśnie ta instytucja referendum no jest w Polsce nadużywana, jest często właśnie no stosowana tylko dla takich doraźnych interesów politycznych, zwłaszcza te dwa ostatnie, czyli to z tego roku i to z 2015 roku okolicy wyborów, czy to prezydenckich, czy parlamentarnych, bardzo wyraźnie to pokazują. Czy w takim razie te narzędzia demokracji bezpośredniej są wykorzystywane w Polsce głównie w celach populistycznych, czy możemy jakby mówić o tym, że jednak dla tych narzędzi jest jakaś nadzieja i one są też wykorzystywane przez osoby, które rzeczywiście chcą po prostu coś zmienić, którym idea demokracji bezpośredniej jest bliska i do budowania na przykład społeczeństwa obywatelskiego? No te dotychczasowe doświadczenia no niestety są dosyć smutne, i przy czym no to można powiedzieć, że to się dzieje już od bardzo dawna, bo mieliśmy przecież do czynienia z sytuacją taką, kiedy przed reformą administracyjną organizowano coś, co nazywano, to był schyłek lat 90., kiedy organizowano coś, co nazywano referendami dotyczącymi przynależności danej jednostki terytorialnej do powiatu bądź województwa, gdzie frekwencja no, była jak na polskie warunki niesłychanie wysoka, bo ona często osiągała nawet 90%, wyniki były bardzo jednoznaczne. Po czym się okazało, że w ogóle te kwestie, które tam były rozpatrywane, w ogóle nie miały prawa być rozpatrywane w drodze referendum, w związku z czym potem to nazwano konsultacjami społecznymi, prawda? I no tutaj rzeczywiście ta sama instytucja referendum no jakoś nie ma szczęścia. Natomiast no jest coraz częściej, to trochę można powiedzieć, że jedna spółka wiosny nie czyni, no ale na przykład budżety partycypacyjne, budżety obywatelskie, prawda? To jest przykład demokracji bezpośredniej na lokalnym poziomie, który no, często przynosi bardzo dobre rezultaty, prawda? Więc tutaj wydaje się, że przy czym no właśnie być może, że to ja to teraz tak trochę głośno myślę, być może, że to jest tak, że tej demokracji bezpośredniej należałoby się uczyć może od tego najniższego poziomu, tam gdzie ona się sprawdza, no a potem właśnie ona by może mogła przejść na ten wyższy poziom, prawda? Może to jest, no nie wiem, w konstytucji niemieckiej instytucja referendum ogólnokrajowego jest w ogóle zakazana na przykład, prawda? No to oczywiście, że to są doświadczenia historyczne związane z trzecią Rzeszą, ale na poziomie lokalnym no mogą się różnego rodzaju właśnie formy demokracji bezpośredniej mogą być praktykowane. Więc no wydaje mi się, że no należałoby właśnie, no jak gdyby opierając się między innymi na przykładzie tych właśnie budżetów obywatelskich, różnego rodzaju też czasami inicjatywy mieszkańców przynoszą konkretne efekty, prawda? Czy to właśnie są, bo istnieje też coś takiego jak obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, prawda? No tam dotycząca na przykład, nie wiem, obywatele domagają się na przykład tego, żeby no nie wiem, zakazać sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych i w końcu zostaje to wprowadzone, prawda? Często to jest na tej zasadzie, że no właśnie obywatele muszą to wymóc z kolei na swoich przedstawicielach, na radnych, na radach miasta czy gminy, no ale potem to przynosi efekty, więc to są takie no pewne
właśnie elementy, które no dają nadzieję, że te elementy demokracji bezpośredniej mogą być skuteczne, można je traktować poważnie i że no rzeczywiście ten głos ludu może być nie tylko słyszany, ale też i zgodnie z nim może władza postępować. Natomiast no tutaj właśnie jest ten rozdziew pomiędzy tym poziomem ogólnokrajowym a tym poziomem lokalnym. Zdecydowanie bardziej na poziomie lokalnym tego typu inicjatywy demokracji bezpośredniej się sprawdzają. Również nawet referenda, prawda? Oczywiście, że tam możemy mówić, że mamy wiele tych przykładów referendów odwoławczych. Tutaj no to jest też kwestia pewnych przepisów, prawda? Że tam jest bardzo duża dysproporcja pomiędzy progiem podpisów, który trzeba zebrać, żeby referendum zarządzić, a jakie potem są te progi frekwencyjne, żeby referendum miało charakter wiążący. No ale i tak to na tym poziomie lokalnym wygląda nieporównywalnie lepiej niż na poziomie ogólnokrajowym. Prawda? Więc no ja myślę, że to jest kwestia właśnie tej edukacji obywatelskiej, prawda? To że no trzeba no uczyć jeszcze raz, uczyć od najmłodszych lat, prawda? To wychowanie obywatelskie jednak nawet na tym poziomie szkoły by się tutaj bardzo, bardzo, bardzo przydało. To jest też coś, co wynika z tych 10 rozmów, które już przeprowadziłam na kanale lub bezpośrednio, że po pierwsze edukacja jest niezwykle istotna i takie praktykowanie od lat właśnie dziecięcych czy nastoletnich. Potwierdzają to też wiele osób, z którymi rozmawiałam, które w tym momencie działa w swoich miastach, że tak naprawdę ta ich przygoda z lokalną patriotyzmem, z aktywizmem zaczęła się tak naprawdę w czasach szkolnych. No a druga kwestia to właśnie jest ta demokracja bezpośrednia na różnych poziomach. Rzeczywiście na poziomie lokalnym mamy dużo narzędzi, które już możemy wykorzystywać i one często są skutecznie wykorzystywane. Pewnie to przekłada się też na poczucie sprawczości. No i łatwiej na pewno jest powrócić z takim poczuciem sprawczości do tych instrumentów demokracji bezpośredniej na tym poziomie lokalnym, kiedy wiemy, że możemy, że to wychodzi, niż ponownie na poziomie ogólnokrajowym, kiedy jednak raz, że trudniej jest się zabrać za jakieś inicjatywy, a dwa, właśnie widzimy, jak wygląda ta historia narzędzi i instrumentów demokracji bezpośredniej na poziomie krajowym. Tak, tutaj zdecydowanie się z panią właśnie zgadzam i tutaj na przykład niektórzy nawet twierdzą tak trochę można powiedzieć, że to jest taka no trochę cyniczna konstatacja, że na poziomie ogólnokrajowym referendum to jest przede wszystkim instrument, który może wykorzystywać opozycja, żeby pokazać swoją odmienność, prawda, żeby właśnie inicjować te referenda, z których mając też pewnego rodzaju gwarancję, że przy aktualnie rządzących nic z tego nie wyjdzie, prawda, to jest takie dosyć smutne, ale no po raz kolejny pokazuje no, z jednej strony ten cynizm polityki, ale też właśnie to takie no, bardzo instrumentalne podejście do właśnie tego instrumentu, jakim jest demokracja bezpośrednia. Pomimo, że no, wiele wskazuje na to, że jest to na pewno taki czynnik, który właśnie poprzez to poczucie sprawczości może podnosić ten poziom tej obywatelskiej podmiotowości, prawda? I to wydaje się niezwykle, niezwykle istotne, no właśnie choćby dla praktykowania demokracji w ogóle, prawda? Więc to jest tutaj bardzo i na pewno, bo też trzeba powiedzieć, że zwłaszcza referendum to jest taka instytucja demokracji bezpośredniej, która ma ten atut, że ona rzeczywiście w taki bardzo jednoznaczny sposób pokazuje, czego lud chce, prawda? To nie jest taka sytuacja, że właśnie no tamtych kilkudziesięciu czy kilkuset posłów deputowanych się wypowie. Czasami to jest rzeczywiście, to jest tam prawda kwestia jednego głosu. No i trzeba się z czymś zgodzić. Natomiast no tutaj można powiedzieć, że te proporcje jednak mają znaczenie, prawda? I jak przeniesiemy te procenty z poziomu tej izby parlamentarnej na poziom ogólnokrajowy, ogółu obywateli, czy nawet na ten poziom demokracji lokalnej, kiedy mówimy o jakiejś wspólnocie lokalnej, no to
no to tutaj właśnie ten głos ludu jest zdecydowanie bardziej słyszalny i on jest bardziej jednoznaczny, prawda? I też wtedy no, można powiedzieć, że w jakiś sposób no, trochę tym nawet, którzy przegrywają, pewnie jest się łatwiej pogodzić z tym, prawda, że to nie była kwestia tego jednego głosu kogoś tam, tylko że to właśnie no, jest duża grupa ludzi, która ma inne zdanie, no i tym razem to oni mieli rację i tym razem no, to oni swoje zdołali przeforsować. Zamykając naszą rozmowę taką klamrą kompozycyjną, chciałam się zapytać, czy w takim razie populizm jest chorobą demokracji i czy jest zagrożeniem właśnie dla demokracji bezpośredniej? Myślę, że tak. To znaczy, może na pewno stanowić zagrożenie dla demokracji w ogóle, również dla demokracji bezpośredniej, chociaż no, nie brak i takich, którzy, na przykład Jan Werner Müller głosi taką tezę, że populizm jest pewnego rodzaju symptomem ostrzegawczym. To znaczy, że on właśnie pokazuje, że no coś, że pojawienie się tych różnego rodzaju przejawów populizmu wskazuje na to, że z demokracją źle się dzieje, no i że trzeba temu przeciwdziałać, że trzeba no podejmować działania na rzecz naprawy demokracji, prawda? Więc to na pewno, natomiast no jest to, tak jak mówię, no zwłaszcza w przypadku no tutaj państw europejskich, państw Europy Zachodniej, zwłaszcza gdzie mamy w tej chwili ten populizm, przede wszystkim takim największym problemem wydaje się ten populizm prawicowy, czy populizm natywistyczny, wręcz antyimigrancki, prawda? To jest niewątpliwie zagrożenie i no, trzeba powiedzieć, że w jakiś sposób można to uznać za pewnego rodzaju jednostkę chorobową, prawda? Która no może nie jest jakaś dramatyczna w sensie, że może przynieść bardzo złe jakieś ostateczne rozwiązania, ale jest na tyle poważną, że no trzeba próbować przeciwdziałać. Tu jest kolejny problem właśnie taki, że no to co na przykład wydaje się, że nawet w Polsce w tych ostatnich wyborach mogliśmy zaobserwować, że tak naprawdę populizm trzeba, zdaniem wielu, zwalczać populizmem. I to jest kolejny problem, prawda? Że populizm, no na przykład właśnie ten populizm skrajnie prawicowy, populizmem no takim powiedzmy bardziej lewicowym. No i to na co też, jak mówię, tutaj zwrócić trzeba uwagę, że populizm no właśnie schodzi niejako z tego poziomu polityków na poziom społeczeństwa, no i może sprzyjać różnego rodzaju właśnie utrwalaniu się takich negatywnych postaw i może stać się też takim w pewien sposób, no czynnikiem i wydaje się, że w Polsce właśnie ten populizm stał się taki trochę mainstreamowy, prawda? To znaczy właśnie, że no również no opozycja doszła do wniosku, ci, którzy ostatecznie no mają dzisiaj większość, prawda, no jeszcze nie potwierdzoną utworzeniem rządu, ale że gdzieś tam właśnie ten element populizmu był niezbędny do tego, żeby z populistami u władzy wygrać, prawda? Więc to jest ten problem, a to się też przekłada właśnie potem na te postawy populistyczne i jeżeli te postawy populistyczne będą, jeżeli one będą się utrwalały, no to tutaj rodzi się właśnie też zagrożenie no, dla społeczeństwa obywatelskiego. Istnieje też takie pojęcie jak filaryzacja społeczeństwa obywatelskiego, że jest to klasyczne społeczeństwo obywatelskie, takie no, które kojarzymy z organizacjami pozarządowymi, ale że może się też pojawić no, złe społeczeństwo obywatelskie. W Polsce często w tych kategoriach są rozpatrywane te marsze 11 listopada z tymi wszystkimi, prawda, tam racami, hasłami nacjonalistycznymi i tak dalej, prawda? I temu populizm niewątpliwie sprzyja, więc wydaje się, że no populizm właśnie no jest takim zagrożeniem, jest chorobą, natomiast no jak z nim walczyć, to jest bardzo trudne, bo przez długi czas uważano, że społeczeństwo obywatelskie to będzie taka szczepionka na populizm, natomiast okazało się, że populizm był na tyle mocny, że potrafił właśnie wprowadzić no pewne swoje jakieś elementy do społeczeństwa obywatelskiego i tym samym to społeczeństwo obywatelskie też trochę osłabić albo no właśnie doprowadzić do tej filaryzacji, do tego, że może to społeczeństwo obywatelskie no być tym bad civil society, o czym już tam do ponad 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych pisano, a u nas też ona się w coraz większym stopniu pojawia.
Mam w takim razie nadzieję, że uda nam się jako społeczeństwo w jakiś sposób uodpornić na te zagrożenia płynące z populizmu, o których tutaj tak naprawdę rozmawiamy. No, oby to się udało. Wydaje się, że no to, o czym pani wspomniała, co pani sama, na co sama pani zwróciła uwagę i to też pani podkreślała, biorąc pod uwagę wcześniejsze swoje rozmowy, no właśnie edukacja, 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 prawda? Co się wydaje tutaj na tym poziomie właśnie od najniższego poziomu zaczynając, prawda? To wydaje się tutaj niezwykle, niezwykle, niezwykle istotne, prawda? Ta edukacja obywatelska, edukacja no właśnie idąca w kierunku takiego kształcenia politycznego, bo nam się polityka źle kojarzy, prawda? Ludzie się polityką nie chcą zajmować, no ale prawda jest taka, że dzisiaj praktycznie wszystko w jakiejś mierze jest polityką, no bo tak jest świat skonstruowany, że wszystkie najważniejsze kwestie są regulowane na poziomie ustaw, na poziomie przepisów prawa, a te nie kto inny jak właśnie organy polityczne, czyli na przykład właśnie parlament uchwala, prawda? W związku z czym no, tutaj też trzeba mieć tego świadomość. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę i gościnę na kanale. Mam nadzieję, że też dla osób, które nas słuchają, to jest cenne spotkanie i może będzie motywowało do jakiejś refleksji na temat populizmu, społeczeństwa obywatelskiego i zachęci do tej edukacji. Dziękuję, ja również dziękuję ślicznie, dziękuję pięknie.